Cześć, z nami Krzysiek i tam wszystkim bardzo. W następnym odcinku, jeśli chodzi o Tibie, tym razem znajdujemy się na Isle of Kings. Jest to jedno z lepszych spoisk na Free Account, w którym głównie występują truposze. Jeśli chodzi o zaopatrzenie, no to podstawa, trzeba mieć zresztą ze sobą kilof, żeby w ogóle przejść dalej i sobie sensownie poexpić. No, jeśli nie mamy jakichś zaklęć, wiadomo, ognistych, energetycznych i tak dalej, no to przydadzą nam się runki, ponieważ wystąpią tutaj stalkerzy, którzy robią się niewidzialni. Albo, no właśnie tutaj jeden przy tym stoi, zaraz go trzasnę. No i poza tymi stalkerami występują jeszcze duchy. Czyli wiadomo, knight może mieć trochę przerąbane bez takich runek albo stealth ringów. Ja wziąłem jeden ze sobą z tych stealth ringów, zresztą pokażę wam, na co tutaj konkretnie to działa. No a runy to ogólnie wziąłem sobie firebomby, myślałem, że one mi się najbardziej przydadzą. No ale demon szkieletu, wiadomo, no jakoś tam odporność na ogień ma, a więc wziąłem też energetyczne. Ogólnie jest to ekspoisko dobre do robienia hajsu. Każdy potwór daje sporo gipeków, ale poza gipekami jakieś perły, potiony, takie tam różne pierdoły po jakieś tam 100 GP, 50 GP, dzięki czemu możemy wyjść na nawet spory zysk z czasem. No dobra, ja tu nie będę się bił tak masowo, najlepiej wejść sobie do jednego takiego pomieszczenia. No i niestety jak zwykle musi tam wejść jakiś stalker. No niestety w moim przypadku za każdym razem muszę manować jakąś runkę na takiego stalkera. No i następny potion. Ja się na razie nie zużyłem żadnego potiona, a już zdobyłem sobie ze dwa. A, jeśli kogoś ciekawi droga, no to będzie oczywiście pokazana na koniec filmu. Żeby ogólnie się tu dostać, no to trzeba przypłynąć takim statkiem małym. Chyba dwóch serkerów to jest. Tak, dwóch. Co szczęście, gdy podpalimy takiego, no to się już robi widzialny i można go trzasnąć. Zaraz znowu obydwie. Trzeba mieć wykonany jeden taki łatwy quest. Jeśli ktoś chce tutaj normalnie sobie sensownie poekspić, to z pewnością ten quest nie sprawi na niego problemu. Możliwe, że wam pokażę to, jak już będę pokazywał Ghostland. Właściwie Ghostland jest połączony z Isle of Kings, ale ja to podzielę na dwa filmy, w których będą dwie drogi. No pomimo tego, że Stalker ma tak mało życia, to jednak dość sporo bije. Jakiś hajs sobie przychoduje. No jednak głównie zarabiamy na tym demon szkieletonie. Stalker to jest już w ogóle taki dobijający potwór, nie mówiąc o tym, że zawsze musimy go z czegoś strzelić, jakieś runy albo czegoś. No to nie daje nic. Daje tylko jeden przedmiot, no i coś rzadko. Miraculum czy coś takiego, to jest taka bardziej ozdoba do domku. Jak zdobędę, to wam pokażę. Jest takie coś, co jakby się taka, nie wiem, może gwiazdka zielona, która w środku ma taki kamień i on po prostu się jakby doskłada i składa, czy coś takiego. No jak możecie zobaczyć, on naprawdę potrafi się na długo zrobić niewidzialny. Nie, chyba już grania od, nie wiem, z ile tam minut. Teraz sobie użyję tego Health Potiona, który już zdobyłem. No jest też opcja olania jego, chociaż jednak potrafi trochę przywalić. No i to już będzie koniec naszego tego piętra. My będziemy kopać kilofem. No tutaj mnie naprawdę sporo biją. Teraz przynajmniej udało mi się jakoś zamurować. A ten się chyba nikt nie pojawi. Ale zobaczymy, czekajcie, czekajcie. Stop. Czyli coś mnie będzie biło. Stalker nadal bije, demon szkieleton nie.
No ale no, tu będziemy schodzić niżej, od razu powiem wam, że należy tu wchodzić co jakiś czas, albo jak już wchodzimy, to jakiegoś sobie bomba walnąć lub sterflinga nałożyć, bo no naprawdę może być nieciekawie. Zresztą wam to pokażę. No, tutaj kopiemy ze tą kolumną, kidoffem i schodzimy niżej. Ogólnie jeśli nie mamy jakiegoś, nie chcemy się po prostu bić z Giant Spiderem, no to nie idziemy w dół. Znaczy można ten kawałek podejść, ale Giant Spider właśnie występuje tylko tam na dole. Zaraz wam pokażę. Można sobie wybić część tych umalaków i później sobie pójść. Zresztą, nie, to jeszcze Bone Lord. No, slimy. Ostatecznie można sobie tutaj poskillować. No, jak już to wybijemy, no to możemy się cofać. Zaraz zobaczycie tego. O, w Stalkerze jeszcze zapomniałem. I jest. Gdy będzie, będą jakieś właśnie stalkery albo coś takiego, to można walnąć, to jest się bomba. Przy okazji nie będą wchodzić poziom spidery, nie będą nam wchodzić hity na zbroje. No ale to nie będzie na razie takiej potrzeby. Sobie tylko jakoś ogarnę te plecaki. O! A, jeszcze wiadomo, jak miałbym premium, to jakieś eksory i bym go trzasnął, ale... Okej. No i to chyba koniec. No jak widać, taką wadą jest to, że nie możemy jakby zataczać takiego koła. Albo czegoś przypominającego koło. Po prostu później będziemy musieli wracać... No tą drogą, co wybijaliśmy potworem, więc możliwe, że po prostu niczego tam nie będzie, chyba że raz będzie naprawdę szybki. Trochę się jednak na tym traci. Jeśli chodzi o samo Isle of Kings bez tego jakby Ghostlandu, no to XP jest... No nie powiem, że zły, może nie jest najlepszy, o. No bo głównie tu się jednak hajs robi, no ale gdy nie mamy gdzie expić na free account, nie wiem, ekspowiska pozajmowane albo coś w tym stylu, no to jednak... O, trochę tego było. Teraz pokażę wam, jak wykiwać takiego ghosta. Po prostu czekamy, aż obejdzie do ognia. Trochę sobie poczekamy. Zresztą nie wiem, czy się będę z nim tak taskał, bo... O, zobaczcie, oberwał do ognia i wchodzi, wchodzi, wchodzi. A mniejsza, to ja chcę zobaczyć teraz tylko tego stalkera. I już nie będę się bił z tym ghostem, bo szkoda mi czasu po prostu. Chociaż właściwie nałożę po prostu tego stealthlinga. I się odsunę kawałek. Od razu powiem wam, że Ghost, no wiadomo, lota specjalnego to nie daje, ale można zdobyć z niego tarczę 27 defa, taką ładną. I jeszcze chyba White Piece of Cloth. No tam się smaży. Właśnie, jedzenie no to jedyne jakie możemy zdobyć tutaj. To jest chleb z mąka. A więc radziłbym wziąć ze sobą trochę tego jedzenia. Chyba otoczyło mnie tych więcej stalkerów niż myślałem. Ja nie zdążyłem ich trzasnąć. O, poczekamy. Aj, paraliż mówi oczywiście.
Dobra, koniec naszego lewego korytarza, teraz idziemy do górnego. A na górę wrócę dopiero na sam koniec, żeby pokazać wam, co was czeka, gdy nie będziecie tam przez jakiś czas wybijać, albo się nie przygotujecie, nie nałożycie ringa albo coś w stylu. Oczywiście nie musicie się tak rozpędzać jak ja, to może nie będzie wam tyle mobów wchodziło. Dajmy sobie to pochodnie. No, może teraz wytłumaczę moją sytuację dla tych, co wiedzą, że mu przez jakiś czas mnie nie było. No po prostu dałem komputer do naprawy, wyczyścił mi cały, musiałem wszystko zainstalować od nowa. No i wiadomo, ten czas naprawy, a później te wszystkie instalacje trochę mi czasu zajęły, dlatego przez jakiś czas mnie nie było, ale właściwie to tam chyba tylko tydzień. No trochę tych DS-ów tutaj jest. To jest chyba taki główny potwór tutaj. No i to mi się bardzo podoba, bo na przykład patrzcie, rączka ze 100 GP, no i jeszcze potionek 50. Z tego chyba 20 GP. A powiem do razu o Tronic Starach, że schodzą dość sporo, no jest 40 GP. No NPC chyba tam sprzedaje po 40. No i można je właściwie tylko zdobyć poza tym. No albo kupić za taką drożyznę. Czyli jeśli ktoś, no nie wiem, chce założyć sobie paladyna, ma jakiegoś tam setnego knajta, no to wiadomo, że może sobie kupić te gwiazdki od nas nawet za 40 GP. No i przyspieszę tak sobie hunto tak gdzieś do 25 levela, bo 25 levela mamy Royal Speary. A więc będzie, no wiadomo, różnica ataku. No, chociaż jednego zniszczymy. O, jeszcze noże do rzucania lecą. A tym razem może się aż tak nie rozpędzę. Tu będzie jeszcze jedna wiedźma, od razu wam powiem. No i duch. Dobra, nałożę tego Stefflinga. On chyba i tak nie widzi, tak. Wstępny chlebek. No i to jest skorpiony, które mogą nas niestety zatknąć, gdzie będzie trochę więcej mobów. Dobrze, to zdejmę. A, no właśnie, przypomniało mi się, że niektórzy mi mówili, że właśnie można takiego ducha załatwić sobie, wziąć po prostu jakiś Fire Axe. Ja to wolę po prostu albo wyminąć, albo strzelić runą, chociaż to jednak, tak sobie zdałem sprawę, że jeśli ktoś już chce naprawdę to zabić, a nie wymijać, no to runą będzie ciężko. A ten Stalker ciągle mi sadzi hity jak gdzieś po 40. Nie wiem, taki szajs 100 życia. Pije. A, można jeszcze zbierać te Battle Shieldy, Battle Hammery i tak dalej, żeby tam jakoś sobie to robić. Lot Baga, no to jest dość blisko miasta, ale płyniemy łodzią, a więc wiadomo, zostanie on na tej wyspie. No i poza tym nie będzie chyba aż tyle przedmiotów, żeby specjalnie jakoś robić tego Lot Baga. O, pierścień. No dobra, to już będę powoli wchodzić na górę. Tutaj jest ten tunel, chyba coś właśnie nas łączy z Ghostlandem. A więc ja już skokuję na górę. Może jakoś wyprzedzę, czy ten... Uda mi się... O! O, jednak daj hajs.
No i teraz pokażę wam, co to jest. Najpierw trochę wyleczę. Są trzy metody na to, jak to wybić, jeśli przez jakiś czas tego nie wybijaliśmy. Można oczywiście tutaj wchodzić za jakiś czas. Już nie wiem, czy jest taki respi jak ostatnio. Dobra, pierwsza metoda. Zapowiem wam, że nie można zejść od razu, bo grota się zasypała. A więc tylko, albo bierzemy, nakładamy pierścień, no to by jest łatwe rozwiązanie. Można walnąć jakiegoś fielda przed nami, firebomb podpada, wiadomo. Oto można wziąć po prostu innego energy fielda, to już dwa potwory będą nas biły. Jeśli to będą takie słabe jak gule, to już w ogóle. Bo bijemy z dystansu. Powiem wam. No to przynajmniej nie będziemy odbywać tych guli i strzelamy sobie DS-y, to jest ciekawe. Właściwie nie było aż tego tak zwrotnej ilości. No ale trochę jednak mogą nam przywalić. A tam jeszcze Starka za mało lata. Dwóch Starkerów. No. Lipa. A Blanki też lecą. No i właściwie będę kończył i pokażę wam tą drogę na koniec. Jeszcze trochę pobiję tego, może sprawdzę jakieś podsumowanie expo, chociaż nie wiem, czy można takie zaliczyć, bo no siedzę tu krótko. Chyba jest następny Starker, coś mi to mówi. Bo znowu się obiłem o nic. No jest i magia. Jak jest magia, to jest i Starker. Jeśli ja odpocjony, to można sobie właściwie raz wypić, nie ma po co wrzucać tego do plecaka. Nie wiem, czy jest też sens czekać, czy on wyjdzie z tej niewidzialności, bo musicie zobaczyć, że on nawet z 5 minut może tak być. Jak się będzie. No dobra, no to może tak zerknę, ale jak palę się tym nie sugerujcie. No, jest 70 tysięcy. No, jest 70. Oczywiście można spędzić ten licznik siedząc tu dłużej, jakoś ekspiąc wodzu i dzisiaj hardcore'owo, albo wpadając po prostu do Ghostlandu. No, jak będę wam pokazywał Ghost, to może pokażę wam, jak tu wyjść na Isle of King. Ale też właściwie to, no jednak się XP albo tu, albo tam. Bez żartów. Ghoul mnie widzi, a Starker nie. A jak dobrze, że mi się skończyły te firebomby. Znaczy nie widzi mnie ten, demoszkieletu. No i tutaj sobie się spokojnie ustawię, będę to wybijał, bo jak tu wejdzie Starker, to będę musiał znowu strzelić Hilda. No i podsumowanko hejsu. Będę się robił, na razie splecaczek jest. A ile tu ekspie? Nie wiem, czy na stamina mi powie. No, 20 minut, no trochę krócej nawet. Pewnie trochę sobie zbiłem przed filmem. No, jeszcze ten start, dobra. No i może lot. Dwie perełki, chodzą gdzieś po 300 GP, no gwiazdki wiadomo, że można po 40, ręka chyba 50, te nawet po 100, no tarcza 95 GP. No i to chyba tyle, ale straty to jest 6 potionów, no i trochę softików. No i runki niestety. Oczywiście można tu przychodzić każdą profesją, ale nie wiem, czy niektóre by nie miały lepiej niż ja. No wiadomo, ja się muszę męczyć w ten sposób, że
wybijać te potwory odporne na fizyczne jednostki fizyczne. Z tym zawsze mogą mnie trzasnąć z bliska. No to już jest spokojniejsze piętro, już ma bez stalkerów. Jakiś wstęp do ekspoiska. Dobra. O, nie pokażę wam tu jeszcze taki mini skarbiec. Właściwie nic specjalnego, tylko tam chyba droga chemat leżą. A też będą zwyczajne szkielety. Muszę zobaczyć, czy nic nie ma w tym plecaku. O, Kilof, nie wiem, czy on się tutaj respi, powiem wam szczerze. Jeśli się respi, no to jeśli ktoś zapomni, no to może tutaj zerknąć. Zawsze, kto wie, może będzie. O, ciągle po 10 GP, aż sobie wezmę. Znowu. O, tu mamy Cloud Shield, Royal Helmet i Katanę. Najlepszą obronę z Rogardu. No i tu jeszcze ciasteczka, jakby nam jedzenia brakowało. I... no jeśli chcemy sobie siedzieć, to tutaj są świeczki i pochodnie. No to jest ta kolorowa klamka właśnie dlatego, że trzeba mieć wykonanego questa. No i jeszcze jest tu takie pomieszczenie, co wam powiem, tam wyżej. Ale klucz się zdobywało chyba z tego typa, albo to jest jakiś... no... pewnie ten z tego, bookcase is empty. No i tam nie polecam wchodzić, bo tam są monki, które podobno jak zabijemy, musimy płacić odszkodowania i to dość spore. No to jest nasza wysepka. Myślę, że można napisać pastę, czy ale ja napiszę tibia. I nas przewiezie. No jak widać, ceny są śmieszne, 20 GP. A temu piszemy High Passage. No i wtedy za 10 GP nas przeniesie znowu na Isle of Kings. No to jest taki... no takie coś, dobra. No i już właściwie jestem prawie w mieście, bo dalej trochę mi mapy, już widać miasto. No jak spiłem ten bardzo krótko... no od którego levela można tam wpadać, no to wiadomo jak mamy takie stealth ringi, wiadomo. Jeszcze jakiś dobry level i byśmy na przykład wywalali z runek masowych te potworki, no to można by to szybko zmieść z powierzchni ziemi, a więc 30 któryś by nawet już sobie radził. No ale myślę, że taki bardziej podstawowy level, no to wypadałoby mieć taki 40 któryś. Wiadomo, są lepsze ekspowiska, no ale te przynajmniej zazwyczaj nie jest zajęte. Zobaczymy jeszcze, jak to będzie z Ghostlandem i tymi Banshee. Dobra, to będzie na tyle. Straty malutkie, zysk. No tam wyszło mi chyba z 3500 w te 20 minut. To nieźle. No to w godzinę bym miał z 1 CC. O ile nie lepiej, bo to zależy od farta, wiadomo. No jeszcze parę runek straciłem, dobra. To będzie na tyle, jeśli przydałem, możecie zostawić łapkę, jakiś ciekawy komentarz. No, trzymajcie się, cześć.